Ach, Gimolek, dobra. Kończ turę. Kontynuujemy, dawajcie, weźcie kończy, który to Gimol jeszcze. No, Gimolek, no bo tu już wiesz. I Pachołek, kończ turę, Pachołek. Tylko te świetne. O, tu widzę, takie fajne, mogę mu zabrać. Ja to mu to wezmę. Dobra. No, jestem poker tutaj. Bieraj, parwę. Czyli tropiciele i wojownicy są tacy sami, tak? Tylko, że tropiciele mają ten. Zrobię tak. Trochę trzeba tutaj się zmilitaryzować, bo widzę, że naprawdę. Kurde, mały. Trzeci już. Jest progres. Nie szalej tak. Wcześniej na jednym gram kapo. Coś mi się wydaje, że gonił już na tym No Quitters mod, on robi tak teraz to wszystko, że o. No właśnie, po to ten mod jest, żebym nie robił, bo ten mod o wiele słabiej znam niż ten podstawkę. Mhm. Idę. No kurwa, no ja teraz na tym buildzie, co teraz gram, ani razu nie grałem. Eksperymentuję. Ale jest zajebiście mocny teraz, widzę wiry, tylko produkcji mi chuj brakuje. No, ja mam najwięcej miasta w produkcji, nie jestem pierwszy, nie? No bo nikt chyba czterech nie ma. No ja mam trzy dopiero. No. Ja mam cztery. A Nexus, a ty ile? Nexus ma więcej produkcji ode mnie, nie? Nexus ile Nexus masz tam gra tymi tupenami, to nawet 10 ma. Ja te miasto, ja tu powiem ci, na razie ogarniam, stary, moje zadowolenie. Ale ile masz miast? Mam dwa miasta, stary. Kurwa, i dwoma, kurwa, jak ty dwoma miastami masz więcej produkcji ode mnie, what the fuck? No bo gra poro frakcja, nie poleca. Ale bez jaj. No, dobra. Z Goldem będę płakał, nie? Co tu mógłbym zbudować? A gdzie są ci drudzy zwiadowcy? Halo? Oni gdzieś tu biegli. Tu są ci jedni. A gdzie są ci drudzy? Wuwuzela już leci tymi kurde misjonarzami do mnie. Spierdala, nie chcę twojej wiary, no chyba, że jest fajna. Ale pewnie nie jest, więc nie chcę, dzięki. Dostajesz wiarę za... łowienie rybek. Okej, okay, przyjmę, stary. Kurwa, nie! Nie dawaj mu, bo jak on będzie miał... Nexus, a ty masz już panteon też na łowienie ryb? Zaraz, stary, no oczywiście. A nie, dobra, dobra, nieważne. Bo ogólnie jak idziesz w pipe, bo tu nie idziesz, jakbyś szedł w religię, to możesz mieć dwa bonusy z panteonów. I wtedy, wiesz, masz nie dość, że kurwa tą od siebie bonusy na te wodne minerały, to jeszcze masz od tego, drugiego gracza. To jest pojebanie strasznie mocne. No, ja tak zrobię. Ale dawaj to tą biorą w stanie, musimy tutaj. Panie Sejongu, kurde, czy jak tam masz z Korei? Dawaj mi pan wiarę. Jeszcze turę. I od razu pójdźcie na północ, stary, do mojego tego. No, właśnie tradycja uratowała mi miasta. To było zadowolenie i gold. Ja tyle poznajdywałem tych luksusów, że już na zadowolenie to elo. I na wszystko ci barbarzyńcy popalili, mamo. O mój drogi Boże. Gdzie jest obok barbarzyńcy? Pomiędzy Colombo a tym drugim miastem. Właśnie tak zauważyłem. Teraz mi się skończy moja złota era i będę miał przejebane. Prosa na tym czacie, ten King. Słucham? Ten King tutaj widzę, że taki pros, bo ci wszystko mówi, co masz robić, nie? Nie wiem, czy to czytasz. Ale... King, nie, spokojnie, ja ogarniam już tutaj tą sytuację. A mam taki nacisk, bo... No bo na gold... Słuchaj, golda mogę sobie mieć na minusie, gold mnie tam tyle obchodzi na razie, że... No, kurwa, taki specjalista, kurwa... Kiedy...
nie ma żadnej gry, w której wiemy, jeśli nie macie golda na minusie w jakimś momencie gry, to głównie nie gracie, no bo zawsze trzeba tak grać, żeby tego golda mieć w dupie po prostu. Jak ktoś ci mówi, żeby postawić nacisk na golda, to chyba nie potrafię grać w tą grę. To z jaj. Gold w early game jest bezużyteczny. Trzeba nim właśnie tak zarządzać, żeby wam być cały czas. Ja w końcu wyszedłem. Znaczy, żeby być na tym. Zaraz będzie na pustę. Tak na granicy. Dobra, to sobie zrobiliście. Ciekawe, czy jak postawię naukowca na koniach. Tutaj bie koni. A to są przyprawy. Kurde, blaszka. Postawił naukowca na koniach, zajebał konie. O, nie wytrzymie, stary. O, nie wytrzymie. A naukowiec po prostu wziął, stary, te konie wszystkie. To nie, jaką dać zruchał. Prędkość mapy? Najwyższą prędkość mapy. Jaką prędkość, co? No, ktoś się pyta, jaką prędkość mapy. To jest prędkość mapy. Kurwa, że co, stary, prędkość czasu. Już mija, zabija nieboszczyka. O, jazda, konie. Szybkość gry bardziej. No, bardziej. Co tam postawili? Kurde, blaszka, uciekamy stąd barbarzyńcy. Nie, parterem. Znalazłem tych kłamiesz. Pajacy. O, czekaj. A nie, świątynia Artemida. Tam, że Parteon. No to nie wiem, o co chodzi. O, ten... mam kurczę. Dobra. Ale goni te punkty na pierdala, nie wiem jakim cudem. Mówię punkty, to mógłby warto czekać. By było spoko. Jakoś świątynię pobudować sobie. Gdzie są te... Nie, gdzie są ci barbarzyńcy? Ja, bo ja mam minus 10 golda, dobra. Co? No. Jak idiota, ja zacząłem kurwa drogi budować. Zaraz będę na plus 2, jak mi się wydaje. O mój Boże, zrespili się w środku ci. Kto zrobił posąg Zeusa? Na pewno to honor nie trzeba mieć, żeby posąg Zeusa? Jakiś tam gimole. Jakiś frajer. Ty w honor idziesz? Czy honoru nie trzeba mieć? Nie trzeba mieć, bo nie zrobiłem nic. Gimolek tradycja. Dobra, bo nie to robimy tak. I oddechce cukru. I oddechce cukru. Stary, po tej całej soli to ja się mu nie dziwię. Jednak dobre nazwy sobie wymyśliłem. A się tam tu przejść? Jednak dobrze, że tutaj Gimolkowi ten miasto wziąłem, postawiłem. No to zaraz. Mi się w ogóle strasznie dużo barbarzyńców teraz spawni. To czemu to przecież postawić? No zaraz mi ten dojdzie do diamentów. Czy tak się dobrze rozwija miasto, że jakieś mogę być? Dobra. Kultura z honoru zawsze na propsie. Ale mam na minusie golda, ja pierdolę. Ja mam minus 10, stary. Stary, ale wiesz, ja mam minus 6, a mam... Stary, mam 16 golda, jole. Ja mam 3 golda. Co? Witam w klubie. Ty, ja nie wiem, co z tym goldem jest, masakra. Ja mam 7 golda, minus 9. Może muszę trochę mądrzej te miasta... To ma jeszcze na 0, bo ja mam na 0. ...rozdysponować, tak teraz patrzę. Nowe produkcji. Teoretycznie, żeby tam... Ale niech to miasto się tak nie rozwija jak pierdolone, ale chociaż trochę gold dodaje.
Muszę to armii masz chyba. No pewnie jeszcze nie. Ja czekam aż sobie zrobię tych bombowy. Mam w techu trochę późno. Mam dużo gównianych jednostek. Jak tutaj na razie. A to dlatego ja tyle golda mam na minusie. Dobra, i ulepszać muszę po prostu. To ulepszenie ten? Nie zmniejsza koszt? No nie, ale sobie pierdolę tych gównianych i sobie zrobię mniej lepszych. Nie pal mi tej... Kurwa, jak mi to spalisz, to zabiję ci matkę. Pali. To jest jaj. Dobra, niech to robi. Zabrał ci misjonarzy? Kto? Kto? Komu? Kto? To są jakieś misjonarze zostali zabrani. Gdzie? Co? Ty gdzie są moi misjonarze? No zajebam. Kurwa! Właśnie ci tak patrzę, że zapierdolił trochę. Ja za A to ty Gimon? Jakieś hałamana. No kiedy to miasto mi się rozrośnie, kurde, w jakiś sensowny sposób. No nie wytrzymię. O której raz, czy tak jak wczoraj nie będzie, to w ogóle po co piszesz w planie? To po co w ogóle, chłopie, przychodzisz, jak wczoraj był raz normalnie i graliśmy normalnie w Rasta i ciebie po prostu nie było, stary. Więc no to już nie moja wina, ja wpisuję w planie w gry, w które planuję grać, ale plany, jak w życiu, czasem nie wychodzą. Dlatego zacząłem wcześniej trochę streama, żeby móc pograć sobie w cywilizację, bez żadnych stresów ani problemów. Natomiast zamierzam pograć sobie, jak tutaj skończymy tą rozgrywkę, no. Nie, to tak ma być druga teraz, to co ty? Nie, no nie, to jest szybszy taki tryb, coś czuję. Już? No Lexus ma być raz, no co ty? Dobra, weźmiemy to. No odkryłem jeszcze ruiny, ja pierdolę. Przy cudzie najlepsze. Kurde. Jak ja zbuduję miasto, a i w terenie tego miasta będą ruiny, to one znikną? Czy nie? One będą normalnie, tak? To nie wiem. Gimon, ty kurwa jesteś specjalny. Nie mogę z tobą, no. Ja ci pomogę tych misjonarzy stary odzyskać, ale to w takim razie dasz mi 10 golda. Co ty na to? Co to za deal? Kurwa biznesmen? Boże, no. Ja to mam tutaj 238 golda i plus 1. To 100 golda chciałem powiedzieć. Podziękuję. Stary, to są misjonarze. Ale to nie jest. Czyli czekaj, gdzie mogę zobaczyć te rzeczy z twojej wiary? Bonusy z twojej wiary? A jedziesz na wiarę. To znaczy masz też coś... Nie, no nie kradnijcie mi kurwa następnych... No bez kapy. O kurde. O, plus 3 już golda. Fajnie. Ja tylko minus 3. Ja tylko minus 8. Plus 1. No ja mam plus 3. Jakiś tam. I dobrze idzie. Może dlatego, że mam mało jednostek. Ja pierdolę, zbudowałem miasto i zniknęły te ruiny. Kurwa! Jak to? No nie, no jak wejdziesz... Co? Ale wszedłeś w nich tymi? Settlerami? No nie, właśnie. Kurwa, głąbie! Z settlerami mogłeś w nich wejść przecież. No tak, ale bym zmarnował jedną turę. Ja pierdolę, straciłem taką... No, się tak właśnie pytałem. Byśmy sobie wybrać jakieś badania. Nie, no, nie mógłby. Tak, jak z settlerami by wszedł, to nie. Ale cifkę może jakąś ze sobą wyszedł. O, mogło, właśnie tymi jednostkami tylko może. Pisze, że znikają, ale bonus tak się dostaje. Trafili? Ale bonus się dostaje, tak? Mhm. Alunek. Ale ja nie mogę wybrać wtedy. Tak? Aha. A ja myślałem, że się bonus wtedy traci. A gdzie ja mogę znaleźć to w takim razie? Dziennik powiadomień. Nie wiem, tam ktoś napisał. Ja tam, tu chatowi eksperci.
Odkrywasz budownictwo, zajebiście. O, dopiero? Okay. Dopiero. Stary, czy ty jesteś w średniowieczu w ogóle, powiedz mi w ogóle? Ale kto? No ty, Gimo. Zaraz zobaczymy. Trzy tury. O, no to chyba co ty w ogóle mówisz? Jak wiesz, że możesz mieć mniej technologii, ale lepszy poziomowy. Czas wysłać kierunków tutaj. Nie wiem, jak się poruszają do niej. O, ci mogę mi wyrazić takie. Jest gold na plusie. Znowu. Kurde, naprawdę, na krawędzi cisnę. No to ile masz? No teraz plus 3. A chodzi o to, że wiesz. No ciągle na minusie, na plusie, na minusie, na plusie. Ale serio, ci barbarzyńcy strasznie wkurwiają. No, ty wiesz, Meksus, gdzie obok Temok masz jakiś obóz? Bo ciągle mnie napierdalają z tamtą. Temok może gdzieś w dół? Nie wiem, ja parę obozów zczyściłem tutaj. No ja muszę zacząć chyba, bo masakra po prostu. Automatycznie odkryłem, aha. A, dostałem gold za te ruiny. A, dobra, spoko, może być. Nie wiem, dlaczego ten koleś jest jakiś dziwny, stał się. Dobra, nie banany. Kto by jest zielony? God damn, ten koleś tu mi... Boże, te głupie powiadomienia. Czemu ja nie chcę widzieć, że ktoś coś zaczyna grać? Bardzo fajnie, ale mam się w dupie. Odkryto cud natury. Co? Boże, i Rock gra teraz w No Man's Sky. Fajnie, Rock. Szkoda, że przerywasz mi rozgrywkę. Krakatu, tau. Dobra. Dobrze, idzie. A co daje, odkrywanie w ogóle tych cudów? No, zadowolenie. Ewentualnie jakieś inne plusy. Ja w tej grze mam za cały ten. O mój Boże. Ci misjonarze spierdolili. Kurde, byłem normalnie. Już jedną turę miałem, żeby przejąć tych misjonarzy, czekaj. No i że idą szerzyć heretyckie wyznania. Jak mogę? Ja nie wiem, co mi tam idą robić. Idą sobie robotnicy po prostu. Zaraz je Gimolek zajebie. Wysłałbym następnych, ale się trochę boję. Dobra, biorę. Dawaj to. O Boże. Kabul prowadzi ze mną wojnę, co? Zaraz ci mnie zabiło tych. Dobra. Bo tam ma... Ty mówisz, że Ocean Bounty, tak? To było? Mhm. Czyli co, kultura plus jeden z żywności, o to ci chodziło, Goniu? No tak, jak mu jedno daje wiarę i produkcję, drugie żywność i kultura. I to bonus z dowód jest pojebanie dobre. Ale czekaj. Jeszcze raz, jakie to były bonusy? Panu, from jeden sugar, był na... From fishing 4. Boats, a chodzi ci o to z łódek? Tak. Nie, to jeden daje food, a drugi daje culture. Kulturę. No nie no, jeden daje kulturę i żarcie, a drugi daje produkcję i wiarę. Gdzie jest ta produkcja i wiarę? Aha. To inny bonus zupełnie, to nie jest w jednym bonusie wszystkie cztery. Tylko mówię, że dwa są bonusy i dlatego jak są dwaj gracze, którzy w to idą i sobie się wymienią religiami i potem pójdą w piety, czyli wiesz, w pobożność, to zobacz, że w pobożności masz to coś, czekaj, gdzie to jest, ten religious tolerance, nie? To jest po prawej. Spoko. Właśnie wziąłem teraz tyle kurwa żywności, że ja pierdolę. Miasto się tak będą rozrastać, no, takie niezadowolenie, nie wytrzymy. Nadmorskie miasta strasznie pojebane są, ale z produkcją mają problem. Dlatego ten jest zajebisty. Stare, moje niezadowolenie sięga, kurwa, zenitu. Zrobimy to. Właśnie, czekaj, a tu cel jakiś chce z kimś. Ale nawet nie mam z czym się wymieniać. Czym do ludzi? Czemu tam te pajace? Dobra, ja ci odzyskam tych gości, ale... Dobra, nieważne w sumie. Idę o następny. Czerwan, czwarty kopa. A to ty tutaj... Ale już wiem, skąd idą ci goście. Dobra, czekaj, ja to zniszczę, to dostanę jakieś zadanie. Jest w ogóle konie, bo on 12.
Ja mam 8, wystarczy. Jeszcze nie mam gdzieś postawionych, widzę. Ja widzisz, co pisze, bo mi wyskoczyło you are permanently banned from talking. Widzę normalnie. Tylko to zabrać, to zaraz zostaniesz na mordę. Mam zabrać. Co ty mówiłeś, powtórz? Że jak spróbujesz, to zabrać. A ty czekaj. zaraz zobaczy, co ma zabrać. No, jak osadnicy to bierzą, nie? Czekaj. Nic nie ma do zabierania, co chodzi. A, bo ty tego nie widzisz, no. Butujcie się szybciej. Kupa. Następna tura. Już. Tak to. Plus 12. Kurde. A oni pobiegli do obozu, co durnie. Plus 40, nie? Ile masz religii? Ten playstyle. Plus 40. Mam więcej chyba religii niż nauki. O Jezus. No. A ile masz nauki? Czekaj, zasłaniają mi FPS, ale coś koło 30. Mhm. No to jakoś dużo, ale myślałem, że tam masz zaraz milion. A Nexus jest 4 techy przede mną, ale nie wiem w jaki sposób. Też mieć sporo. Trzeba te barwniki stare sobie powysyłać. O kurwa, ja mam niezadowolenie. Właśnie, chłopaki, cel. Gonię. To! Barwniki stare. To zostało zbudowane. Kraby, zaproponowałem. Jaki cud został zbudowany, bo nie patrzyłem? Gimony zrobiłem mauzoleum. Udaję, nawet nie. Jak myślicie, kogo wziąć najpierw? Wielki naukowiec, inżynier? Ja bym chyba naukowca wziął. No naukowiec, naukowiec. To by w ogóle... Zdecydowanie naukowiec. Zajdę tur, 6 tur. No na początku naukowiec się opłaca. Nie wiem, jak nie masz religii, to możesz wziąć wielkiego tego. Proroka. Nie oni na religii. Boże, ci misjonarze są wszędzie. A, to teraz jest twój, dobra. No, tylko nie umie. Chyba się mnie nie odkryli. Ja w jakimś fajnym miejscu. Ja tu widzę wszystko u ciebie, co się dzieje. Idealny ten... Nie wiem, to miasto mi się nigdy nie rozrośnie. Muszę chyba kupić to jedno pole. O kurwa, konie! Panteon? Barbarzyńcy z koniami mi wjechali, nie? Barbarzyńcy z koniami. Boom, kurde! Zajebiście. Tylko teraz muszę, kurde, dołożyć tutaj człowieka, no i teraz będzie dobrze. No i technologia się sypie, słuchajcie, technologia leci. To mi masa się tam rozrasta. I zero. Nie wytrzymie. Co ty znowu narzekasz, Sole z siebie? Nie, no, ciekawa jest gra na tym modzie. Nawet mi się podoba, tylko kurde, trudno bardzo. No i właśnie konie wjechały i w ogóle nie mam pojęcia, co mogę zrobić. Plus 20. Gdybyśmy grali na tym księciu, to by było easy. No. To ci barbarzyńcy to tak robią grę, oni mnie w ogóle właśnie pojebali stary od samego wjechali początku. Wjechali mi w stolicę, czyli palić wszystko. Co? Kimul pod najazdem. A no gdzie? Gdzie to? Nawet ja miał jedne kraby na sol, na szczęście. A widzieliście w ogóle, co daje ta religia? Obszarcie moją stolicę, jakie mam pola wokół. To są dzięki tej religii za wielkich ludzi poświęcanie. To jest najlepsza rzecz chyba z tej całej. No bez jaj, wypierdalać mi. Ja co, nie? O co chodzi? Kuter za 6 golda, ale nie mogę go kupić. No, że 6 golda jeszcze więcej potrzebujesz. Aha, o to chodzi. Więc tak. O, tak. Tak. Dobra.
co tu się dzieje. Budowa plantacji, bananów. Ale Ksuri, serio, co ty zrobiłeś z tymi miastami? Ty masz wszystkie miasta obok siebie, przecież ono się łączy jakby. Nie wiem, tam cichut. Mówię, że nie lepszy gracz. Ksuri, kurde, szaleje. O Jezu, panowuje w końcu to niezadowolenie. Kogo tu spotkałem? Patrykin, co ty tu robisz? Kurwa, ja też jestem blisko niezadowolenia. Fuck, nie wiem jak to ogarnąć. Ale o co chodzi? Czy ty, Patrykin, wjeżdżasz w moje miasto? U, pierwsze PvP. To jest? Aha. A Gimole chyba te w mojej. I ty takie niebieskie granice masz? Tak. Chodź na to jest stary. Zależy. Zaproponowałem ci deal. Moment. Ale jak to? Nevermind. Nexus, nie widziałeś tego. Czego nie widziałem? Niczego. Stary, czekaj, złożyłem ci propozycję. Nie o to chodzi. Zaakceptowałem, nie macie. No nie, chyba nie zaakceptowałeś. Akceptowałem. Zaakceptowałeś, dobra. Okej. Czy ty, stary, próbowałeś mnie zaatakować? Tak. Aha. Czemu chciałeś to zrobić, stary? Co ci takie uczyniłem? Trochę wcześniej na atakowanie, chyba że jakiś dobry rush. O, ja mam... Ja na szczęście od góry jestem broniony. Jedyne co to mi Ksuri może wjechać na plecy. No, Ksuri bez playeria. Ksuri to chyba jednostek nie ma za dużo. No właśnie. Bo Gimolek... Naprawdę tury mi się skończyły, a? Gimolek pajacu, spróbuj. To jest. Wiem o tym. Moje miasto stało się religijne. Nie ma za co. Gdybyś nie postawił tego miasta... O Boże, ty mi zmieniłeś mojego fejsa. Ej, te bonusy się nie łączą. No bo musisz, mówiłem ci, w Pajty mieć ten drugi punkt. Ten drugi punkt w czym? O, misję nie zyskałem. Jak musiałbym pójść teraz pobożność, tak? Potrzebuję ich. Pobożność musisz mieć, no mówiłem, ten drugi punkt. Czyli w tolerancji, czy jak? Religious tole, tak. To ci wtedy da z obu tamtą. Nie, chyba tak będę musiał pójść, taki miksik zrobić trochę. Wszędzie się napierdalają wokół mnie. Lepiej zacznę jednostki tutaj dobra, tworzyć. Dobra, ja się spierdalam, bo ten pajac mi atakuje miasto. Matkę mu chyba zaraz. Co to, goni atakuje? Goni atakuje, czy co? Gimolek. Nie no, Gimolek. A to Gimolek, stary, Gimolek. Ale patrz, Gimolek, jaki agresywny, on zazwyczaj to był taki potulny frajer. Potulny frajer. O Boże, ale świetne. Chyba 12 tysięcy jednostek, zaraz tam wjeżdżam w ciebie. No to 200 tysięcy zarobione na tojach w WoWie, ale jak jakich tojach? Tak. Jakie sprzedawałeś zabaweczki? Łuczników ze 4 te jednostki i... Nie no, ale jeśli Gimolek tak early poleciał w jednostki, to znaczy, że nie będzie miał golda, żeby je potem poulepszać, więc wystarczy, że ja będę miał za ile? Za 12, ja za 15 trukuszników? Te miasto, które są obok mnie. Nie no, ja tylko ci mówię, że spróbuj we mnie wjechać, to cię kurwa dojadę kusznikami, no. Frajerze. No, dobrze, stary, jaki trash tak. Nie no, sorry Ksuri, ale ciebie to ja mam w dupie, nie będę ci pomagał. Nie, ale ten, bo wolę już. Ksuri został samotny. No, jak zawsze. Rip. Bo nie budowałeś mi miasta, Flair. A, i ja. No, to jest skończone. Ej, ale ja nie mam zadowolenia, chłopaki. A już więc mogę zrobić. Pan. Dobra, idźcie. Kończymy turę? Kto tam? Patryk już, już. I Goniu? A Goniu dalej poradnik wygląda. Aha, to jest od razu z tych infiltratowych. A, nieźle, to nieźle.
Muszę kolejne miasto gdzieś założyć, ale nie mam pojęcia, gdzie mógłbym je zrobić. Co twoja wiara jeszcze daje dokładnie? Tylko z Panteonu dostajesz ten bonus. Chyba, że ci wiarę przyjmie, to wtedy z całej wiary. Ktoś już zrobił Machu Picchu? No już dawno, chyba tam parę tur temu. No, parę tur temu. Kto zrobił? To nie lekko. Ja robiłem chyba Machu Picchu, ktoś mi zajebał? Nawet nie zauważyłem. Kurwy. Ty bez jaj, ktoś mi zajebał. Ale co? Czekajcie, kto mam teraz zobaczy. Polityczna intryga. Zależy co, powiem ci czyje. Kurwa, gdzie to było tu? Polityka no, Machu Picchu. Nie, no nie, nikt nie ma o co chodzi. Nie no, było, pisało, że ktoś zrobi. No właśnie tak. Bo ja nie mogę stworzyć. Dwie tury temu było. Ty może ja mam? Nie, no nie mam kurwa. Nie masz. Pałac wyrocznia. Ja mam tylko wyrocznie. Ty serio, kto to ma? Ty, no bo na dyplomacji nie widzę, czekajcie, stąd może ja poseł. Nie, nie, nie Spara z Wielka Czernica tylko jest. Nie mam pojęcia. No co, mnie inspektujesz, gnoju? Każdego, no przecież możesz zobaczyć kto co ma. A nie, bo przecież ja nie mam nawet technologii na to, nieważne. Ale ty wiesz, że to musisz być obok góry, mieć miasto, żeby skończył. To wyprodukować. Walter? To? No nie skończyłeś do końca. A nie, dwie jednostki obok góry? A, bo wybieram. Jakie dwie jednostki? No dwie kratki. No nie, no znaczy no obok góry musisz mieć miasto. No mam miasto obok góry i dlatego się zastanawiam, czemu nie mogę stworzyć. A, to nie. Technologii masz. Mam technologię. Palimy Polaka. Wziął najgorsze miasto. Nie no, palę. Spokojnie, poczekaj chwilę. U, ile golda wpadło, o, polecam. Moje karawany są upośledzone. Jak załóż kiedyś porządną koszulkę. Ha, nie stać mnie stary, jestem biedny, dlatego w pogniecionym chodzę wszystkim. Bida panie, bida. No dziewczyny w domu nie ma, nie ma kto wypracować. Boże, tu muszę... Dobra, happiness ogarnąłem. Tylko teraz też by się przydało jakieś miejsce na fajną ekspansję. Molek wiszące ogrody, co tu się dzieje? No Egiptem gramy, coś tu robię. A on tak zapomniałem, że to nie. W ogóle ktoś ci ten i zabuduje? Już wybudowana dawno. No dobra. Ja tego nawet nie widzę, nie? Wyskakują czasem powiadomienia. Właśnie nie wiem, czemu nie założyłem tego. Karawana ma ograniczony strasznie zasięg, teraz tak zauważyłem. No nie, moi misjonarze. Nie, no chyba tak jak zawsze. Zostaw mi tych robotników, co ty idę jak gonisz? Wyjebane mam w tym sklepie, że to nie, bo oni kosili drewno, co ty robisz. No i co? No ja pomnik dopiero w tym mieście buduję, what the fuck. Dobra ciężko. Rzecz. Czemu masz podstawowych łuczników? Nie wiem, bo nie mam innych. Ja też mam podstawowych łuczników, jest dobrze. Ty, bo Gimor tutaj powoli, kurde, ciśnie jest, do którego. Byle ci stolicy nie zają. Nie, spokojnie. Obronię tymi łucznikami podstawowymi. Tak, zrobię sobie w ten sposób.
Ja jednak mogłem postawić Machu Picchu. Po prostu tu się coś zbugowało wtedy. Tak? A to teraz się pochwaliłeś, to wiesz, ktoś może sprawdzić wielkim inżynierem sobie dorobić trochę. No. Tak nie zamierzam tego teraz zrobić a, już. Tylko zjeraj muszę. Jakby mógł wcześniej to zrobić, ty się zresztą chwaliłeś, nie? Ja się chwaliłem, ja przecież nie mam technologii nawet do Machu Picchu. Kurwa, znowu nie zadowolenie. Chłopaki! Help! Jest co w ogóle, kurwa, nic nie ma na można play. Wydać punkt wiary, masz wystarczająco dużo wiary, by kupić jednostkę. Aha, dobra, dobra, dobra. Wiarę. Muszę znaleźć miejsce na expę kolejną, bo nie mam nic kompletnie, żadnego fajnego miejsca. Dobra. To dobra. Temoak straciło tego? Weź tych misjonarzy mi tu wyślij. Jakim sensem Temoak straciło tego? Nie wiem. Mały nacisk. Możliwe, że za mały nacisk. Zwiadu wstałem, nie atakujemy. Co zrobi? Chyba, że gdzieś tu bym postawił miasto i bym musiał zrobić wtedy... A, te kraby tu przejąć. Ale jak ktoś mi kurwa teraz ukradnie, coś co buduje, się wkurwię. Nie mogę powiedzieć. No ja jeden to odbuduję. Czyżby kurde normalnie gonił budował Petra? Zobaczymy. Kurwa, gonił buduje Petra. No nic. To? Co daje Anchor? Nie, to gówno. Chodzi. To znaczy to chciałem, po prostu nie chciało mi się budować innego, co czekajcie. Co daje ten Angkor Wat? Kulturę? Tak. Jakieś nexosracje, kurde, na ten poluje Petrę. Jeszcze raz zapierdoli to się wkurzę, bo chyba moje miasto nic nie rosło przez ile masz 30 tur? Tur. Jedną. Tutaj wybuduję. To, kurwa, to budowałem chyba od... jak tylko to miasto założyłem, nie? W nim nic innego nie ma, jak to mi nie wyjdzie, to jestem w dupie. Dobra. Zrobię to tak. Ja nadal niezadowolenie mam w dupie. Tak. A to w tym mieście... Nie da się podbić chyba miasta państwa. Jak to? Da się. No cztery... Czterech pikinierów i dwóch kompozytowych łuczników, nie? Straciłeś? Na pustym mieście. Terakotowa, o, Petra. Na rodzinę wielkiego człowieka. Mm. O, tutaj widzę ty... Samarkanda, ja pierdzielę. Spoko. To ty to przejąłeś? Czy jak? Czy to jest twój przyjaciel? Samarkanda, no, jak jest rozrośnięta, ja pierdolę. No a bo... te państwa miasta jak rosną, jak powalone. Jakby mi nie pomógł, to by teraz była w dupie, więc... Że soj? Tak, ja szczęścia jakiegoś potrzebuję, nie wiem czego. Ja mam 19 zadowolenia, więc... Pierdolaj. Na Kolosea muszę pobudować, ale nie mam kurwa gdzie. Cholera, podbijać państwa miasta, jeżeli mają dobre tereny, ja na przykład raz podbiłem państwo miasto, bo miało tego, kopalnię Salomona czy coś tam. Więc jak mają dobre tereny państwa miasta, no to strategicznie możesz sobie podbić, nie? Ewentualnie jak nie ma miejsca na założenie, to wtedy warto przejmować też. Ja tutaj stary badam te tereny, bo... Kompletnie, ja nie wiem gdzie expo mógłbym zrobić. To wybudowano? O. Coś robi wielki mur? Świetny w sesji jesteś w ogóle. Ale ty z tymi misjonarzami to ode mnie won, ja mam swoją religię, innej nie chcę. Do dupy masz tą religię, trzeba wprowadzić zmiany. Trzeba wprowadzić zmiany. Serce szczerze, te zmiany będą drastyczne. Ty mam te jego zmiany. To jest najlepsze w nauce? Ja chyba już.
Albo no, to trzeba tam wysłać siebie tych... Tych twoich leszczykowych łuczników, którzy prawie giną? Co? No. No. Ulepszę te niektóre pola. No, w sumie czasami lepiej zaprzyjaźnić się z państwem miastem, wygrać w kongresie wtedy. Zawsze coś, nie? No, tutaj mówię, tutaj jest łatwiej robić te zwycięstwa inne. No, a te państwa miasta też można w miarę łatwo wygrać. Kurwa, nic nie zrobiłem. Jak? No, widzę, że ktoś robi mur. Halo, Moskwa? Ja nie robię muru. Halo, halo, Moskwa? O, tu zapasek. O nie, to jest twoja granica, tak wygląda. Bój się. Ja wierdzielę, Gimol. Dla ciebie tak wyglądać może. Gimol wojnę wypowie, bo kurwa granica mu jak mur wygląda. No właśnie nie wypowiem. Poryło chyba to miasto państwo, nie? Trochę gold na złocie, ale... Znaczy gold na minusie. Ja no, wyszedłem, tylko że teraz szczęścia mam na minusie. W sumie tu będzie dobre miasto. Ja pierdolę, ta Samarkanda, ja jak ona mówię. Jest militarna. Chyba wypierdalaj mi z tymi. Ja ci nie dam mi miasta przekonwertować. Co ty w ogóle masz teraz? Chyba zobaczę. Stary. Czekaj, czekaj, religie światowe. Wszystko będzie dobrze. Nie no, ci misjonarze mają jeszcze jedną bardzo dobrą rzecz, to jest szpiegowanie, bo sobie mogą chodzić gdzie chcą. No dobra, ale ja ci mówię, ja tylko mówię, że wojnę wypowiadam, jak kurwa się okaże, że to... Jaki agresor. Nie no, bo mnie zawsze mnie wkurwia to, że kurwa wysyłają sobie, chodzą sobie i kurwa, o tutaj mogę sobie pierdolnąć. O kurnie, tu miałem iść, tu chcę iść. No właśnie. No ja taki teraz pierdolny staję, że z jednej strony Gimolek, z drugiej strony... Tam nad Samarkandą nie ma przypadkiem tego, obozowiska jakiegoś? Chyba jeszcze jest, czekaj, sprawdzę. Może coś tam być. Ja muszę znaleźć expę, ja nie mogę mieć trzech miast, ja muszę mieć więcej miast. A to jest się tak ciasno zrobiło, a zaraz powstaje po prostu miasto z braku laku, takie po prostu, żeby było. Ta Samarkanda to jest w ogóle miasto kupieckie. No, handlowe. Tego to się nie spodziewało. Stara jest tak obwarowane, że ja pierdzielę. Mam przecież tu ludzi zrobione. No, mam ludzi. Chodzi sofy. Kurde, ty robisz bardzo ponętną tą swoją stolicę. Jak tyle cudów tam masz. No. Masz farta, że Gimol jest tak daleko, się nie wpierdoli. Gimol mi się raz wpierdolił. Nie popełnię tego samego błędu. Gimol jakoś się wpierdala we mnie teraz. A z drugiej strony barbarzyńcy. We mnie już może, ja za dwie tury mam tych kuszników, więc mam go w dupie. Jak chcesz wprowadzić co? Co mam wprowadzać, goddammit? Muszę te miasta tutaj poogarniać jeszcze. Zaczyna się mnie kurde na minusie.
trochę handlowo bardziej podejść. Zbudowany. Tu obozowisko, tutaj to poulepszamy, tu obozowisko też zrobimy. No w sumie tym to możemy ulepszyć. Idziemy na ten barbarzyńczy. Chodź. Tutaj teoretycznie mógłbym walnąć to miasto. Tu bym sobie przejął. To... takie trochę słabe to miasto by było, ale... kurde, potrzebne mi jest... Masz ksury, jak... oferta. Dobra, masz. Dobra. Ogólnie tak tych perełów mam dużo, więc... o, będę musiał następne zrobić. Kto chce w ogóle srebro? Ja chyba... Nikt nie. Jak za darmo, to mogę wziąć. Za darmo to mogę brać. Dobra. What? To mnie atakuje? Co? O, dobra. Kurde. Gdzie to obozowisko? Nie, barbarzyńcy, szmaty, no. Zrobiłeś wielki mecz? Ojojoj. Kto? Mówi Moller? Nie, Nexus. Dobra, trzeba zrobić kółko, żeby mieć kolejne perły. Dobra. Mam ratunek kurwieczowy. Nie mam terenów na XP. No to rób wojna. Znaczy teoretycznie jakbym miał jeszcze Petrę, to bym mógł coś tam ugrać, ale Petra już go nie wziął, więc... Petra już za długo się robi. A już Petra jest przyjęta. A ja mam Petrę. A już zrobioną. Dlatego trochę przerąbana. Kurde, konie jakie tutaj. To są teraz chyba tylko kuszników na Gimola, bo coś czuję, że go chyba spędzi. Tutaj, żeby do mnie wjechać. Nie zrobię coś, ale żebym do ciebie dotarł, mam dwa państwa. No kurwa, ja cię znam. Ty się, stary, ty umrzesz po drodze, byle do mnie dojść. Przewali takie, kurde, już milion tutaj. Oświetlenie, dobra. Skarż te jedenastki tam jeszcze żyją. Mam góry pokonać, żeby do ciebie dojść. Ktoś mi szpiega wysłał, co za kutas. Właśnie tak pomyślałem o kolosie. Że tak stoi niezbudowany. Gdzie to ci? O, nie pójdę. Produkcja mi tu wzrosła z tych pól, nieźle. Nieźle, nie powiem, ale gold, nie mam pojęcia, gold w tej grze mam taki, kurwa, z tym problem. Gimole, kiedy ty... Zaraz się wkurzę i same, kurde, szlaki handlowe będę robił. Co ty mówisz, Ksuri? Kiedy ty wielkie mury zbudowałeś? No, wydłużę. Zbudujemy sobie to, właśnie i to, i później karawan. Zaraz to idę. Tam od ciebie ten wuwuzela ktoś jest? Gdzieś tam z której strony czy coś? Widzisz kogoś? Gonił z lewej, ale to daleko. To daleko. A pod tobą ktoś jest czy nie? Nie wiem. To my we dwójkę jesteśmy tu po prawej stronie, wszyscy są po lewej stronie. To wy jesteście w chuj daleko. No to wygląda. Tak, to wy jesteście w chuj daleko. To my we dwójkę. Znaczy pod tobą jest jeszcze ten... Wuzela, nie? No ja jestem z wuwuzelą tutaj. No a na lewo masz tego Patryka? Nie masz. No to jak wy macie gonię, to potem za goniem my jesteśmy. Co to kurwa był za dźwięk? Jakby ktoś mi coś zburzył, frajer jebany. Na coś wyrwali się na miasto.
A, no nie, nie, no ci barbarzyńcy po prostu, kurwa, chyba moich farm nie chcą widzieć. Bez jaj. Szkalują cię. Szkalują. Oj, szkalują. Nie ma ładnie. Już tutaj zautomatyzowanie też na razie budują. Tutaj mamy, ci budują. No, wielki człowiek się narodził u mnie, kurde. Teraz będę musiał usunąć wszystkie moje jednostki i se na nowo je po prostu pobudować, już mam taki tech. No, usunę jednostki i se, kurde, te ogarnę na nowo. No ja właśnie już tutaj się przygotowałem, zaraz zobaczę jak mi idzie w tej... No ale Gimo, nie, to Rosja ma najwięcej, ty to ja od Rosji muszę tutaj, widzę, uważać. Znaczy, przed chwilą nie do mnie coś chciał wysłać, ale... Wielka brzydka Rosja. Nie, no ale mówię, jak ja mam... Tak, to miasto, które jest w czterech górach, ciekawe jak mam podbić, jak je nawet, jego nawet nie zobaczyłem. No to akurat ci to nic, to kurwa nikt chyba nie zdobędzie, to będzie moje ostatnie miasto. Nie wiem, czy wy widzieliście to tam? A, ja widziałem. O kurwa. I czemu w ogóle ja mam na jednym z tych gór jest kurwa jakaś wioska? Wy widzicie to? Chichen Itza, na lewo ma taką zwykłą górę, a na lewo do dołu ma taką górę, jakby tam kurwa jakaś wioska była, albo zaginiony... Ty ją budujesz? Co? Chichen budujesz? Co buduje? No Chichen Itza. A, no, a, to dlatego, dobra. Chichen Itza, stary. A, porębało mi się, nieważne. Chichen Itza. Nie, bo właśnie Machu Picchu skończyłem i tak, kurde... A, czyli to wszystkie cuda, które się buduje na górach, tak wyglądają. Dobra, to już umam. Ty już masz uniwersytet w ogóle? No tak. Okej. Okay. Warsztat zwiększa całą produkcję, czy tylko na budynki? To nie nawet czy budować. On go bierze za górę. Czy w ogóle potrzebuje żelaza i pokoju? Dobra, zróbmy to w ten sposób. Tak, nie mam żadnych karawan. Wiecie plus ile golda mam? No, jestem ciekaw. 40. No to kurwa już wiadomo koło plusujemy. 40. No ja mam plus 20, ale ja mam 4. Zaraz wykupi wszystkie państwa miasta i wygra kongres. Kurde, dużo. To jestem przedostatni. Czym przedostatni? W punktach. Ale w czemu GTT, to nie wiem. A ty masz PKB... Ty Rosją grasz, nie? No. A, no bo ty Machu Picchu wybudowałeś, tylko nie za to. To jesteś pierwszy w złocie. Tego co widzę. No ja mam dużo w ogóle złota wokół siebie, nie? Pomogę ci tutaj trochę, możesz proszę. Wyścić? Który? Dzięki. To pewnie jest wyczyszczone coś tak czy... Nie mam pojęcia gdzie mogę walnąć tą ekspansję. Ja miałem farta i tak będzie ekspansji. Od początku gry jeszcze złotej armii nie miałem. Miałem no ja też, ja mam 0 teraz z szczęścia. Miałem jedną. Aby we dwójkę tutaj mamy tą taką w sumie morską kulturę. No. To dobrze, to dobrze. Czemu nawet zajebiście. Tak, Jarec, właśnie to zaczynam teraz robić. Bo inaczej to ja mnie wytrzymam.
w ogóle nie patrzyłem. Moje miasta, kurwa, jakie tilesy uprawiają. Że pora tu coś zmienić. Ile ty go nie masz tej technologii? Co? Ile masz techu? Co? No, jestem w... ja w renesans właśnie wszedłem. A plus ile masz? Kurwa, zasłaniają mi FPS-y, wy ciągle mnie pytacie, nie denerwujecie mnie. Tylko co ci FPS-y zmierzy? Nie, znaczy mam włączone chyba to Steam. Co kurwa? Jak mi zajebali workerów tam? Kurwa. Czek. No nie mówcie mi, że będę musiał konnicę tam tworzyć, bo mis. Jaj. Jeszcze w ogóle dwóch osób nie spotkamy, jak to jest możliwe. No mnie tak pewnie, jest i mnie i tego. Nexosa i Veltara. I chyba WZL. Veltar był ja. Nie. Tak. I podwójny nick. No bo oni są gdzie. Szapaku chyba nie, chyba tak nie będzie, tak mi się przynajmniej wydaje. A Boże, połączone już są w końcu te miasta, jest połączone w końcu, no zajebiście. O, jako szybko tu, no. Ale pierwszy raz Gimola tak wysoko widzę w tym. To muszę przyznać. Ile Gimol ma tych punktów? No, jest nie wiem, tobą, czy nie? Miły, ale na pewno zaskoczył. Ja nie wiem, ile ma. 500. 500 równo? 517 jest wyżej od ciebie. Właśnie mówię, dlatego zaskoczenie. Punkty punktami. Nie, no akurat mówię, w tej wersji punkty są mniej ważne niż w tej poprzedniej, bo tutaj jest dużo... różnic. Dobra, kusznicy obstawieni. Wiecie, nie mam gdzie ekspedycji, będę musiał chyba tej. A na trzy miasta też teoretycznie możesz cisnąć, jeśli są dobre. No są, właśnie, a jak nie, to zapierdol komuś miasto. Komuś miasto zajmie. Stary, na bananach zbuduję miasto, będzie dobre. Nie no, będzie chujowe właśnie. Nie miałem miasta. Drogi trzeba będzie pobudować, ci pewnie drogi budują. Dobra, tych tutaj, jak mamy przycielonych ludzi, zobaczmy, czy to coś mogę zbudować. Kopalnie to mogę zbudować. Do produkcji to potrzebuję. Czekaj, tutaj ludzie pracują na tym polu, czy nie? Tu mam dużo żywności. Musimy to i to wziąć. Ulepszyć w takim razie. Najgorsze jest to, że Ksuri... A nie. Kto ma srebro? Ja mam jedno. Ksuri ma srebro, ale pewnie nie kopie. Nie. Raczej kto ma jakby srebro takie podstawowe? Ty masz tego. No właśnie, ja mam, a wszyscy mają. Więc nie wiem, jak to działa. Jak to? Nie, no, nie powinien mieć zrobić deala, bo wszyscy mają. Jak to? Za mną możesz na pewno. Ja mam srebro. Goniu? Handel? Chcesz czy nie chcesz? O, no. Potrzebuję. O, masz Goniu, wysłała mi się oferta. Czekaj, nie no, sorry, z Nexusem już miałem wcześniej. To przyjmij obydwie, no fajnie. No przecież mam tylko jedno na sprzedaż. Zaproponowałem ci. A. No, bo... no, ty tutaj, kurde, tak zwany, wiesz... lojalność tak zwana. A oni co tu budują? Drogę budują. Okej. Połączy to moje państewka. Trochę z goldem będę płakał pewnie, ale mówi się no chuj. Dobrze jest. Muszę pograć ludność, bo tu stawia więc... Punkty handlowe na dżungli. To brzmi nawet chuj ciekawie. No, tutaj to by się przyda. Tu i tu. O tak. To bym musiał przyjąć, bo to też jest chyba dżungla, nie? Tak. Golda niestety nie mam. Szczęście zadowolenie mam. Dopóki jestem zadowolony, to jest. Nie muszę mieć golda. Mogę być biedny i. Jestem zadowolony, to jestem zadowolony. No. Kulturki by mi się więcej przydało, szczerze. Ale zajebali mi workerów, no ja się tak nie bawię, proszę państwa. Można amator mówię. W 2016 nakradną workerów. O co chodzi? Ja w ogóle tutaj mam jeszcze jeden lux, do którego nawet nie dotarłem. Prawy. Zapomniałem o tym. Kurde.
Dobra, muszę tu odcinki podzielić. Jojk!